Więc tak, użytkownikiem słuchawek już jestem kilka dni. Jestem w stanie coś o nich powiedzieć. Dojdę sobie tylko na miejsce i już wam wszystko opowiadam. Siema, ja jestem Bazyl, a to są słuchawki Samsung Buds Plus. Zrobimy sobie ich dzisiaj unboxing. Przyjrzymy się im z bliska i to są pierwsze słuchawki Bluetooth, z jakimi miałem styczność, takie dokanałowe. Zapraszam do materiału. Konkretnie ten model słuchawek wylądował w moich rękach tylko z racji tego, że przy składaniu zamówienia przedpremierowego Samsunga S20 Plus, który utopiłem w kanale Zapraszam do materiału, można się dobrze pośmiać i zobaczycie, jakie były efekty poszukiwań. Przy zakupie przedpremierowym można było otrzymać właśnie takie słuchawki. No oczywiście nie za darmo, bo musiałem się dobrze nakatować ze skanowaniem różnych tam paragonów, odsyłaniem, potwierdzaniem tego, że na pewno to zamówienie przedpremierowe było. Odrzucili oczywiście, ale musiałem troszeczkę podzwonić i są właśnie tutaj. Wcześniej miałem jedyne słuchawki bezprzewodowe Bluetooth, z jakimi miałem styczność, to są te Edifiery. Są u mnie do wygrania na kanale jeszcze. Mam nadzieję, że załapiecie się. Zapraszam, tylko trzeba wrzucić komentarz, ja będę robił jakieś tam losowanko. Bardzo przyzwoite słuchawki, czas pracy baterii 50 godzin, ale to nie w tym materiale, zapraszam do innego filmu. Także słuchajcie, to są pierwsze dokanałowe słuchawki, z jakimi mam styczność. Także to będzie szczera recenzja osoby, która w ogóle pierwszy raz takie coś wrzuca do ucha. Także być może właśnie jesteście jedną z tych osób, które właśnie się zastanawiają nad ich kupnem. Ja wam powiem, jakie są moje odczucia, tak szczerze i rzetelnie. Słuchajcie, czego się mogę dowiedzieć z opakowania? Że słuchawki pracują aż 11 godzin na baterii. Ja wam powiem, że przy 50 godzinach to jest jakiś obłęd, odkąd je mam do recenzji. Nie udało mi się ich nawet rozładować do tej pory, bo mało słucham muzyki, a z tego względu, że gdy wyruszam gdzieś tam w miasto, bo przeważnie na dworze słuchamy, w słuchawkach czy gdzieś lecimy, jedziemy tramwajem, jedziemy rowerem, biegamy, trenujemy na siłce, to właśnie po to są nam słuchaweczki. Także kable zupełnie wyseparowały mnie ostatnio od słuchania muzyki. Dzięki Spotify to się znowu we mnie obudziło. A słuchawki bezprzewodowe, takie jak te, no chyba pomogą mi do tematu zupełnie wrócić. I ten czas pracy na baterii to bardzo zachęca, bo kiedyś była ogromna paleta tych dostępnych słuchawek Bluetooth, ale czas pracy 1,5 godziny czy 2 zupełnie mnie odrzucał, bo wiedziałem, że później będę musiał to tylko nosić w kieszeni. Zapieram się do unboxingu, słuchajcie, rzucam na stół, jeszcze wam pokażę opakowanko. Mam nadzieję, że autofocus złapie w miarę przyzwoicie. Co? Pudełeczko widzieli już wszyscy pewnie, bo to nie jest pierwsza recenzja na YouTube, polskim na pewno. Spróbuję się nie poruszać, wolę sobie je tutaj postawić. Cyk, i się udało chyba. Dobra, mam je. Cyk, i to są one. Spróbuję zrobić trochę bliżej, mam nadzieję, że autofokus mi to dobrze złapie. Tak wyglądają w opakowaniu. Słuchajcie, słuchaweczki posiadają taką fajną... O, tu mam, będzie instrukcja obsługi. Słuchaweczki posiadają taką fajną stację dokującą, do której je wkładamy i one się jeszcze z niej ładują. Dokładnej pojemności tej stacji dokującej baterii nie znam i czy ile razy można je z tej stacji naładować. Karta gwarancyjna. Instrukcja obsługi, którą sobie na pewno przejrzę, bo wiele razy na moich filmach się śmiałem, że instrukcja obsługi to jakaś tam rozpałka do grilla i w ogóle, ale absolutnie nie, bo czasami można takie grube fakty pominąć, że wstyd później zwyczajnie. Odrzucę sobie to na boczek, a yerba mate dzisiaj jest zalana. Dzisiaj to jest Amanda Premium. Polecam serdecznie i przyjrzymy się, co jest dalej w opakowaniu. Tutaj będą pewnie same AirPodsy. AirPodsy są od Apple'a i są dwa razy droższe od tych słuchawek. Ja osobiście produkty Apple'a szanuję, bo to jest klasa premium sprzętu i nie wiem, czy troszeczkę odrobinę nieprzereklamowane. Ale przepraszam, nie chciałem nikogo tam urazić na pewno. Co my tutaj mamy? Szufladka jest z nakładkami silikonowymi w zależności od rozmiaru małżowiny usznej, którą sobie dostosowujemy do własnego kanału. Cyk. Tu będzie kabelek USB typu C do ładowania na pewno słuchaweczek. Pięknie wygląda, bielutki, fajny. No i zobaczymy te AirPodsy znowu. Samsung Buds Plus.
No, tak sobie to zrobię. Tak wyglądają. Piękny, biały, perłowy kolorek. No niestety, nie miałem możliwości wyboru koloru, bo... No bo darmowanemu koniu się w zęby nie zagląda. Mam białe z takim pięknym, perłowym wykończeniem z zewnątrz. Nie będę narzekał, bo kiedyś miałem straszną zajawkę na kupowanie białej elektroniki. Mam białą PS Vita, mam moja pierwsza MP3, chyba taka fajna, kreatywa, Zenstone'a też była biała. No, zobaczę sobie, jak one będą leżały w uchu. W moim wielkim uchu. Chyba się nawet trzymają. No nie spodziewałem się tego. Wiecie co? I zrobimy teraz sobie cięcie. Ja pokażę Wam jeszcze raz z bliska te słuchawki, jak wyglądają. O, fajnie, chyba na jakiś magnesik wskakują z powrotem. Tak, wskakują na magnesik z powrotem. Elegancko. Tak się prezentują z bliska. Ja, żeby tutaj bananowej jazdy nie robić, zrobię sobie jakieś testy, przejdę się z nimi gdzieś po mieście, posłucham sobie troszeczkę w plenerze i zdam Wam relację, co i jak, i co ja o tym w ogóle myślę i jak to dokładnie działa, bo nie będę tutaj udawał, że się na nich znam, nie? Dobra, no zapraszam za chwilę. Więc tak, użytkownikiem słuchawek już jestem kilka dni, jestem w stanie coś o nich powiedzieć, dojdę sobie tylko na miejsce i już Wam wszystko opowiadam. Tutaj sobie zresztą lubię dronem polatać. Piękna miejscówka. Dużo miejsca i mało ludzi. Z tą fryzurą wyglądam jak gwiazda z Modern Talking. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Dobra, ale teraz tak odnośnie słuchawek. Są naprawdę mega. Jestem bardzo mile zaskoczony. To, co udało im się wpakować tutaj właśnie do tych małych pchełek, to jest kosmos jakiś. To, ile czasu trzyma bateria. Tutaj są te gumki dystansowe, dzięki którym możemy dostosować, bo jest ich, są trzy rozmiary w pudełku, możemy je dostosować do rozmiaru małżowiny, tak żeby ta pchełka nam nie wypadała. I to się naprawdę świetnie trzyma. Equalizerem możemy dostosować sobie odrobinę barwę dźwięku, co za chwileczkę Wam wszystko pokażę w zrzucie z ekranu telefonu, bo takie coś mogę też zrobić. Co jeszcze? Basu jest wystarczająco dużo, ale aczkolwiek na pewno dla osób, które lubią sobie posłuchać jakiegoś trapu, rapu, dubstepu i jakim czaszka drży od basu, to nie jest to. Raczej w tym kryterium cenowym poleciłbym Wam kupić sobie jakieś Skullcandy Skull Crushers. Bardzo fajne słuchawki, miałem okazję na nich posłuchać. Polecam serdecznie, mają patent na membranę pasywną, która jest oddzielnie zasilana zupełnie i to robi taki bas, że jest zwyczajnie obłędny i aż przerost formy nad treścią, ale fajnie mieć tak do dyspozycji, jak ktoś lubi taki basik, polecam sobie zobaczyć. Wracając do tych słuchawek, na obu słuchawkach mamy panel dotykowy, za pomocą którego po jednym kliknięciu pauzujemy utwór, dwukrotnym kliknięciu przeskakujemy na kolejny utwór, trzy razy cofamy się utwór do tyłu. Czyli taka podstawa, jeśli chodzi o używanie samych słuchawek. Uruchamiamy teraz aplikację Galaxy Wearable. Jak widzimy, na samej górze jest informacja Galaxy Buds Plus o urządzeniu, które jest podłączone. Jest stan baterii 94%. I jak teraz widać, mam uruchomiony dźwięk z otoczenia, teraz go wyłączyłem. Po uruchomieniu już zaczynamy wyraźnie słyszeć dźwięk z otoczenia. Szum wiatru, mój własny głos zaczynam słyszeć. Na drugim poziomie już ten poziom głośności jest zdecydowanie zauważalny, a tutaj coś uruchamia się w stylu supermocy, jeśli chodzi o słyszenie, bo naprawdę słychać tak wszystko, jak naprawdę nienormalnie tego słyszymy, dużo mocniej. Następnie jest korektor, czyli modyfikacja barwy głosu słyszanej przez nas muzyki. Będzie to normalny, wyłączę sobie ten dźwięk otoczenia, bo słuchanie siebie w taki sposób jest bardzo dziwne. Normalnie podbicie basów. Łagodnie, dynamicznie, czysto i podbicie tonów wysokich. Następnie mamy ustawienia powiadomień, czyli powiadomienia z SMS-ów, wiadomości, które do nas przychodzą, będą słyszalne w słuchawkach.
Możemy uruchomić czytanie na głos, czyli syntezator mowy będzie nam czytał powiadomienia. Możemy wybrać aplikacje, które są podłączone pod powiadomienia do słuchawek. Konfiguracja panelu dotykowego, czyli jedno dotknięcie jest to otwórz lub wstrzymaj otwór, dwukrotne dotknięcie otwórz, następny otwór, odbierz lub zakończ połączenie, potrójne dotknięcie otwórz poprzedni otwór i dotknięcie i przytrzymanie, wybór użytkownika, zmiana w ustawieniach, odrzuć połączenie. I tryb grania, minimalizuj opóźnienie ścieżki audio, aby cieszyć się wyraźnym zsynchronizowaniem dźwiękiem w grach, czyli coś dla graczy nawet. Miło ze strony Samsunga. No i to chyba będzie wszystko, jeśli chodzi o te słuchaweczki. Z mojej własnej opinii na ich temat jestem naprawdę bardzo zadowolony. I tym pięknym akcentem będę się z Wami żegnał. Wrzuć mi łapkę w górę, jakiegoś słupka. To bardzo mnie motywuje, bo ten kanał robię tylko i wyłącznie dla zabawy, nie dla pieniędzy. Pracuję dla pieniędzy, a wszystko, co z mojego kanału, cały dochód przeznaczam na konkursy, giveawaye. To jest wszystko dla Was, także trzymajcie się serdecznie, kanał Bazyl TV i zapraszam jeszcze na mały przelocik. Hello! A słuchawki jak najbardziej polecam. I jeszcze do tego będzie polatane. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... on we'll go through the wastelands, through the highways.